witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna gala Federacji KSW, która została oznaczona numerem 82. Tym razem na karcie walk zobaczymy 8 pojedynków i w dodatku każdy z nich może zakończyć się bardzo szybko i spektakularnie, więc być może zobaczymy galę szybkich skończeń. W walce wieczoru Andrzej Grzebyk zawalczy z Brianem Hoyem, a w co-main evencie Sebastian Przybysz podejmie Filipa Macka. Wcześniej na karcie zobaczymy takich zawodników jak Rafał Kijańczuk, Donovan Desme, Maciej Kazieczko czy Gracjan Szadziński, więc na pewno w sobotę będzie bardzo ciekawie. W dzisiejszym materiale w kilku zdaniach wytypujemy sobie każdy pojedynek z sobotniej gali KSW 82. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Kartę walk sobotniej gali otworzy pojedynek w kategorii półśredniej pomiędzy Robertem Maciejowskim oraz Wiktorem Zalewskim. Obaj zawodnicy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki w Federacji KSW, bo Robert stoczył w niej 2 pojedynki, a dla niepokonanego Wiktora będzie to dopiero debiut. Mimo wszystko stoczyli już trochę walk na zawodowych arenach i co najważniejsze w większości wygrywali, więc w sobotę powinni dostarczyć nam wielu ciekawych emocji. W głównej mierze starają się rozwiązywać swoje pojedynki w stójce idąc na mocne wymiany, więc spodziewam się, że tak ten pojedynek będzie wyglądał i występuje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się dosyć szybko. Mimo wszystko należy zwrócić uwagę na to, że Maciejowski prezentuje się także całkiem dobrze w obszarze grapplerskim, więc może mieć minimalną przewagę w tym aspekcie. Spodziewam się naprawdę szybkiego tempa od początku i tak naprawdę ciężko mi jednoznacznie wytypować zwycięzcę tego starcia, bo to na pewno będzie szalona batalia. Mimo wszystko stawiam na doświadczenie i myślę, że Robert Maciejowski zdoła wygrać już w pierwszej odsłonie pojedynku. Mój typ: Robert Maciejowski przez knockout w pierwszej rundzie. Walka numer 2 odbędzie się w kategorii lekkiej pomiędzy Gracjanem Szadzińskim a Wilsonem Varelą. Obaj zawodnicy przystąpią do sobotniej walki po porażkach w Federacji KSW, więc wygrany wróci na zwycięskie tory, a przegrany być może pożegna się z największą organizacją w Polsce. Tutaj podobnie jak w przypadku pierwszego starcia, skończenie walki będzie wisiało na włosku od samego początku i może tego dokonać zarówno jeden, jak i drugi zawodnik. Gracjan Szadziński przede wszystkim słynie ze swojego dobrego boksu i ciężkich pięści, ale w tym przypadku będzie musiał natrudzić się, aby z nich skorzystać, bo Wilson Varela jest bardzo wysoki i ma dobry zasięg ramion. Naprawdę dobrze utrzymuje dystans, ale Gracjan i tak pójdzie szarżą w swoim stylu i albo on znokautuje swojego rywala, albo jego rywal znokautuje jego. Podejrzewam, że obaj zawodnicy będą mieli z tyłu głowy, że mają nie najlepszą sytuację w KSW, więc od początku nie będą chcieli aż tak bardzo szarpać tempa. Od drugiej rundy powinni się nieco bardziej rozwinąć i stawiam, że Gracjan Szadziński w swoim starym, dobrym stylu upoluje swojego rywala, który padnie znokautowany na matę. Mój typ: Gracjan Szadziński przez knockout w drugiej rundzie. W trzeciej walce zobaczymy panie w kategorii do 52 kg, Anitę Bekus oraz Aleksandrę Tonczewę. W ostatnim czasie Federacja KSW bardzo mocno stawia na rozwój kobiecych dywizji i ten pojedynek jest tego najlepszym potwierdzeniem, bo wygrana tego starcia znacznie przybliży się do ewentualnej walki o tytuł. Polka już od dłuższego czasu jest związana z Federacją KSW, natomiast Bułgarka dopiero zadebiutuje, a jej angaż bez wątpienia był spowodowany tym, że pokonała Sofię Bagiszwili. Zdecydowanie Tonczewa to ciekawa zawodniczka, bo ma naprawdę mocną stójkę, ale mimo wszystko w konfrontacji z Anitą Bekus moim zdaniem nie powinna odnieść większych sukcesów. Nasza rodaczka w stójce raczej nie powinna dać sobie zrobić większej krzywdy, a na pewno będzie mocniejsza fizycznie i to w połączeniu z jej przewagą techniczną powinno zrobić robotę w obszarze zapaśniczo-parterowym. Myślę, że Anita będzie chciała obalać Bułgarkę i będzie to robiła skutecznie, co pozwoli jej wygrać na kartach punktowych. Mój typ: Anita Bekus przez decyzję sędziowską. Czwarty pojedynek rozegra się w kategorii lekkiej pomiędzy Maciejem Kazieczko a Leo Brichtą. Zawodnik z Czech to jeden z lepszych zawodników kategorii lekkiej w swoim kraju, więc zdecydowanie należy pochwalić Federację KSW, że udało mi się podpisać takiego zawodnika. Aktualnie jest na fali kilku solidnych wygranych z rzędu i to samo tyczy Macieja Kazieczko, więc wygrany powinien w końcu dobić się do rankingu top 8 kategorii lekkiej. Maciej Kazieczko nie bez powodu jest często nazywany kowadło ręki, bo w swoich ostatnich walkach bardzo brutalnie rozprawiał się ze swoimi rywalami, nokautując ich mocnymi ciosami i kopnięciami. Naprawdę dobrze prezentuje się w obszarze stójkowym, ale to samo dotyczy jego rywala, który jest także bardzo solidnie usposobiony, jeżeli chodzi o umiejętności zapaśniczo-parterowe. Można powiedzieć, że obaj zawodnicy mają trochę podobne style walki, bo w klatce są bardzo elektryczni, non-stop chcą atakować i śmigają raz po raz bardzo mocnymi ciosami. Myślę, że w tym przypadku mamy gwarancję naprawdę dobrego starcia, które moim zdaniem będzie bardzo emocjonujące i potrwa pełne 3 rundy.
Szanse na wygraną jednego i drugiego są bardzo wyrównane, ale ja mimo wszystko stawiam minimalnie na Leo Brichtę, bo wierzę, że ten zawodnik doda trochę świeżości do kategorii lekkiej w KSW. Nie skreślałbym jednak całkowicie Maćka Kaziczko, więc typ na tę walkę radzę wam bardzo dobrze przemyśleć. Mój typ Leo Brichta przez decyzję sędziowską. W piątej walce zobaczymy Donovana Desme oraz Raula Tutaroliego, którzy zmierzą się w limicie kategorii lekkiej. Po raz kolejny na tej karcie walk mamy mocny pojedynek w dywizji lekkiej pomiędzy numerem 4 i numerem 8 w rankingu Federacji KSW. Wszystko wskazuje na to, że ten, który wygra w tym starciu, być może wkrótce z przytupem wbić się do top 3 tego rankingu, a to już będzie bardzo blisko szczytu, którym jest pas mistrzowski. Donovan Desme podczas swoich walk w KSW wielokrotnie pokazywał, że jest wszechstronny i trzeba się z nim liczyć w każdej płaszczyźnie, a przede wszystkim trzeba uważać na ziemi, bo tam potrafi poddawać. Jego rywal z Gruzji co prawda nie najlepiej zaprezentował się w swoim debiucie na KSW, bo został szybko poddany, ale wydaje mi się, że to był wypadek przy pracy, bo Laur ma naprawdę wysokie umiejętności. Moim zdaniem ma więcej argumentów na zwycięstwo w konfrontacji z Donovanem Desme, ale to na pewno nie będzie dla niego łatwy pojedynek. Nie sądzę, że zobaczymy skończenie przed czasem, tylko decyzję sędziów, która będzie bardzo korzystna dla zawodnika z Gruzji. Mój typ Raul Tutarauli przez decyzję sędziowską. Szósty pojedynek został zakontraktowany w limicie kategorii półciężkiej pomiędzy Bogdanem Gnitko a Rafałem Kijańczukiem. Mamy tutaj konfrontację dwóch bardzo eksplozywnie walczących zawodników w kategorii półciężkiej, których ostatnie wyniki wskazują na to, że naprawdę mogą sporo zdziałać w tej dywizji. Ukrainiec aktualnie jest piąty, a Polak szósty w rankingu, więc trzeba przyznać, że wygląda to dobrze i wkrótce jak dalej będą wygrywać, to walka o pas będzie tylko kwestią czasu. W przypadku tego pojedynku nie ma co się długo rozwodzić, bo wiadomo, że obaj zawodnicy największe spustoszenie sieją swoimi pięściami i kopnięciami w stójce. W błyskawicznym tempie lubię kończyć swoje walki i myślę, że tak samo będzie w tym przypadku, że któryś z zawodników padnie znokautowany na matę po paru minutach pierwszej rundy. Generalnie patrząc, moim zdaniem lepszym zawodnikiem jest Bogdan Gnitko i stawiam na jego wygraną, ale Rafał też ma petardę w łapie, więc w finalnym rozrachunku może być różnie. Mój typ Bogdan Gnitko przez nokaut w pierwszej rundzie. W co-main evencie sobotniej gali wystąpią Sebastian Przybysz oraz Filip Macek, którzy zawalczą w limicie kategorii koguciej. Popularny Sebicz to już stały bywalec na galach Federacji KSW i były mistrz, natomiast Czech to kolejny ciekawy angaż i spore wzmocnienie dywizji koguciej w KSW. Macek ma na swoim koncie prawie 50 zawodowych pojedynków, pomimo tego, że ma zaledwie 31 lat na karku, więc jego doświadczenie w walkach na całym świecie jest nieocenione. Czech głównie poddaje, a Polak nakotuje swoich oponentów, więc może się okazać, że zobaczymy klasyczną konfrontację stójki z parterem, chociaż obaj zawodnicy i tak są bardzo wszechstronni. Myślę, że zobaczymy ciekawy pojedynek, bo obaj zawodnicy rzadko kiedy dają słabe walki, ale obiektywnie sądzę, że zobaczymy pełen dystans. Obstawiam, że Przybysz będzie kontrolował tempo tego pojedynku w stójce i dosyć pewnie wypunktuje swojego rywala, co pozwoli mu powrócić na ścieżkę zwycięstw. Mój typ Sebastian Przybysz przez decyzję sędziowską. Czas na walkę wieczoru w kategorii półśredniej pomiędzy Brianem Hojem a Andrzejem Grzebykiem. Mamy tutaj konfrontację zawodników, którzy są odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu w rankingu swojej dywizji, więc wygrany tego starcia najprawdopodobniej zostanie kolejnym pretendentem do walki o tytuł. Oczywiście w grze jest także Igor Michaliszyn, więc podejrzewam, że wszystko będzie zależało od przebiegu tego starcia i ewentualnego widowiskowego skończenia. Obaj zawodnicy w głównej mierze są nastawieni na toczenie swoich pojedynków w płaszczyźnie stójkowej, ale co by nie mówić, mają również wysokie umiejętności w innych płaszczyznach walki. Podejrzewam jednak, że tutaj głównie zobaczymy szermierkę na kopnięcia i pięści, bo nie sądzę, aby któryś z zawodników chciał przenosić płaszczyznę walki na ziemię. Zarówno Andrzeja, jak i Briana idzie trafić mocnym ciosem, bo nie są nieomylni w stójce, więc wszystko wskazuje na to, że również w przypadku tego starcia zobaczymy skończenie przed czasem. Wydaje mi się, że Brian Ho jest twardszym zawodnikiem, który może trochę więcej przyjąć i pomimo słabszych chwil cały czas idzie do przodu, aby urwać głowę swojemu rywalowi. Myślę, że w sobotę zrobi dobrą robotę i uda mu się ustrzelić Andrzeja Grzebyka na początku pierwszej rundy. Mój typ Brian Hoy przez nokaut w pierwszej rundzie. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki z odbywającej się w sobotę gali KSW 82. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.